zaczęły przychodzić pierwsze informacje o tym, że zaczynają nas tutaj, Polaków, na Wołyniu mordować, potem pierwsze prośby o ratunek, które coraz z upływem kolejnych tygodni zamieniały się absolutnie w rozpaczliwe błagania. I to jest prawda, której nie chcą przyjąć ci wszyscy, którzy absolutnie na kolanach bezkrytycznie podchodzą do Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. No i to się tak nakręcało coraz więcej. Całkowita bierność Polskiego Państwa Podziemnego, ignorowano to. No ale Polskie Państwo Podziemne miało po prostu inne priorytety. Uważam, że absurdalne jest kompletnie domaganie się przeprosin. No co to nam da? Wyobraźmy sobie, że Zełenski jutro wychodzi i mówi: przepraszam, w imieniu narodu ukraińskiego, siebie samego, przepraszam bardzo za to, że Ukraińska Powstańcza Armia w latach 40, tam nie wiem, no, 3, 44, 45 wymordowała 100 tysięcy Polaków. No i co? Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam w rozmowie live Gońca. A zanim zaczniemy, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do subskrypcji naszego kanału. Robi to jedynie 22% z Was. Chcielibyśmy tutaj dążyć do tego, żeby było to przynajmniej 50%. Dzięki Wam, jeżeli subskrybujecie, możemy tworzyć jak najlepsze treści. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj historyk, autor książek takich jak Wołyń, Zdradzony obłęd 44, Ukraińcy, autor również kanału Historia Realna, Piotr Zychowicz. Witam serdecznie. Czołem i dziękuję za zaproszenie. W jaki sposób przed wydarzeniami na Wołyniu postrzegali nas, tuż przed wydarzeniami na Wołyniu postrzegali nas Ukraińcy? Czy faktycznie tożsamość narodowa była już wtedy tam na tyle silnie zakorzeniona, że powszechnie uważano Rzeczpospolitą za okupanta? No wie pan, pańskie pytanie jest pytaniem natury kolektywnej. Natomiast ja uprawiam historię w sposób indywidualny, bo interesuje mnie człowiek, a nie masy, chociaż też oczywiście. W związku z tym na to pytanie można odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Oczywiście byli różni Ukraińcy, którzy w różny sposób postrzegali Polskę. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad nastrojami całego tego społeczeństwa, czy na Wołyniu, czy w Galicji Wschodniej, no to oni oczywiście postrzegali Polskę w sposób negatywny. Dlaczego? Dlatego, że mieli zupełnie inną perspektywę na te wydarzenia, w których brali udział, niż Polacy. Cały spór między Polską a Ukrainą, między Polakami a Ukraińcami, żeby być ścisłym, był po prostu klasycznym, tradycyjnym konfliktem o ziemię. Po upadku właśnie Austro-Węgier doszło tutaj do walk między Polakami a Ukraińcami, tak jak pan mówił. Doprowadziło to tutaj do tego, że zajęliśmy Galicję Wschodnią. Została ona włączona do naszego odrodzonego państwa. W jaki sposób polityka II Rzeczpospolitej wpłynęła na stosunki z mniejszością ukraińską w latach 1918-1939? Wie pan, no ta polityka trochę tak miotała się od ściany do ściany. No bo inną politykę prowadzono w Galicji Wschodniej, którą uważano za taki matecznik ukraińskiego nacjonalizmu. Inną prowadzono na Wołyniu, gdzie po zwycięstwie Piłsudczyków był taki oświecony wojewoda, nazywał się Henryk Józewski, który próbował przeprowadzić model asymilacji państwowej. Znaczy, krótko mówiąc, endecy, narodowcy uważali, że trzeba przeprowadzić projekt asymilacji narodowej, czyli tak dociskać śrubę tej ukraińskiej społeczności, no żeby zamienić ich w Polaków. Moim zdaniem to nie było realistyczne. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z terrorem ukraińskim, czyli strzały do dygnitarzy państwowych. Piłsudskiego na przykład próbowali zabić we Lwowie. Skuteczny zamach na posła Hołówkę, którego zastrzelili w łóżku Ukraińcy w truskawcu. Skuteczny zamach na ministra Pierackiego, którego tutaj blisko na ulicy Foksal zastrzelił ukraiński zamachowiec. No i plus takie wystąpienia antypaństwowe, czyli nie wiem, no, napady na pocztę, zrywanie, taki tradycyjny sabotaż i dywersja. Czyli krótko mówiąc, oni uważali, że Polska jest okupantem i prowadzili taką, a nie inną akcję antypolską. I to na początku prowadziła ukraińska organizacja wojskowa, UWO, a potem oczywiście OUN, który w ramach im głębiej w lata 30. bardziej się radykalizował i faszyzował. Jak Polacy na to odpowiadali? Polacy oczywiście na to odpowiadali represjami.
czyli z, na przykład najsłynniejszą z nich to jest taka kampania tak zwanej pacyfikacji Galicji Wschodniej, która polegała na tym, że polskie wojsko, polska policja weszła tam do kilkuset wiosek na terenie Galicji Wschodniej, no i spacyfikowała tych ludzi, nie tak jak Niemcy czy SS podczas II wojny światowej, ale nadal było to nieprzyjemne. Była wielka, jedna wielka demolka, rozbijanie pieców, zalewanie naftą zapasów mąki, pobicia kilka trupów, plus te słynne tulipany, czyli wie pan, wieszanie ukraińskich dziewczyn za nogi i wtedy te halki kolorowe układały się w takie tulipany. To oczywiście było dodatkowym elementem radykalizującym obie strony, no ale wydaje mi się, że największym problemem dla Ukraińców było to, że była taka polityka systematycznej dyskryminacji tej społeczności. Nie właśnie jakieś takie bardzo brutalne działania, tylko to, że proszę pamiętać, że na tych terenach, o których mówimy, Polacy stanowili większość w miastach, na przykład we Lwowie oczywiście, no ale Lwów był trochę taką polską wyspą w ukraińskim morzu, to znaczy na terenach wiejskich w niektórych miejscach no 100% po prostu stanowili Ukraińcy, na przykład na Gwołyniu Polaków było w ogóle kilkanaście procent, w całym olbrzymim województwie wielkości Belgii. Więc jeżeli ma pan sytuację, w której niemalże wszyscy mieszkańcy tego województwa wołyńskiego są Ukraińcami, a jednocześnie wszystkie stanowiska państwowe zajmują Polacy i największym, wie pan, szczeblem kariery, na który może się wspiąć Ukrainiec, to jest listonosz, a to i tak jak ma wiele szczęścia, no to oczywiście ci ludzie uważali się za obywateli drugiej kategorii i słusznie oczywiście. No. Mamy już pierwszy telefon do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam tu pytanie do gościa programu. Czy pan ma może wiedzę, skąd w Ukraińcach była taka nienawiść i skąd oni wzięli te metody, bestialskie metody, tak o których pan przed chwilą powiedział, w zabijaniu polskiej ludności? Z czego to wynikało? Czy pan ma może wiedzę jakąś na ten temat? I to tylko tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękuję panu za to pytanie. Z czego wynikała ta nienawiść? To powiedzmy sobie w ten sposób, że żeby było jasne, decyzja o wymordowaniu Polaków nie była decyzją spontaniczną, tak jak próbuje to przedstawiać właśnie ta część historiografii ukraińskiej, który jest nastawiony bardzo sceptycznie, tylko ta decyzja zapadła na najwyższym szczeblu. Najpierw to było kierownictwo ukraińskiej organizacji nacjonalistów na Wołyniu i tam główną rolę odegrał słynny Kłym Sawur, wyjątkowo paskudny typ. Potem prowet OUN na czele ze słynnym Suchewiczem, który teraz ma niestety status bohatera narodowego na Ukrainie, zaaprobował te metody, które zostały użyte na Wołyniu i przeniósł je na teren Galicji Wschodniej. Z perspektywy kierownictwa organizacji nacjonalistycznej ukraińskiej chodziło o bardzo prostą rzecz. Pozbycie się Polaków z tych terytoriów, fizyczne, no zamordowanie części, reszta może sama ucieknie, po to, żeby w przyszłości te tereny były czyste jak łza, jak oni mówili, z perspektywy narodowościowej i żeby zostały przyłączone do przyszłej Ukrainy, żeby już nie były terenami spornymi. Jeżeli nie będzie Polaków, to nie będzie problemu. Więc odpowiadając na pytanie naszego gościa, moim zdaniem kierownictwo ukraińskie, czy też OUN-u, podjęło tą decyzję na chłodno, bez emocji. To była taka kalkulacja. Skoro Hitler mógł zrobić to z Żydami, to dlaczego my nie możemy tego zrobić z Polakami? To jest, oni tak mówili otwartym tekstem. Oni zobaczyli to, że Niemcy w taki sposób przeprowadzili Holokaust strasznie drastyczny. No to skoro tak można, to my też w ten sposób będziemy rozwiązywali swoje problemy z wrogą grupą etniczną. W związku z tym moim zdaniem to było na chłodno. Natomiast żeby przeprowadzić taką operację w terenie, no i zacząć przejść od słów do czynów, od planu do czynów, czyli mordować tych ludzi, no to oczywiście musiała być olbrzymia nienawiść i ta nienawiść była podsycana przez OUN UPA w odpowiedni sposób, ale oczywiście na to nakładały się niezliczone ilości sąsiedzkich konfliktów. Pamiętam taką moją rozmowę, po prostu załatwiali w ten sposób ludzie swoje jakieś tam konflikty jeszcze z czasów przedwojennych. Do tego dochodzi jeden bardzo ważny instynkt, to znaczy chciwość. Pamiętam taką moją rozmowę z panią, która przeżyła masakrę we wsi Ichrowica. To było wyjątkowo dramatyczne, bo doszło do tego w Boże Narodzenie. No i ja się ją pytam, sąsiad po prostu tam wziął udział w tym pogromie Polaków. Ja pytam się tej pani,
no to ten sąsiad to musiał być jakiś zażarty nacjonalista. A ona mówi, panie proszę, no niech pan będzie poważny, on czytać nie potrafił. W związku z tym to nie było tak, że ten facet spał z broszurą Bandery pod poduszką, tylko kierowała nim zwykła ludzka chciwość, ponieważ ci Polacy, ta pani i jej rodzice, mieli dom, który miał kryty, był blachą, a tamten facet mieszkał pod strzechą. Oni mieli 3 krowy, on miał 1 krowę. Oni mieli wiadro metalowe, a tamten facet miał kubeł drewniany. I w związku z tym motywem też była chciwość, ponieważ ci ludzie z reguły, którzy tam rzezali Polaków, przejmowali ich własność. Teraz, dlaczego takie straszliwe metody? No a po prostu jak się używa do mordu tego, co się ma pod ręką, czyli siekier, cepów, kos, pił, no to to nie może ładnie wyglądać, mówiąc bardzo brutalnie, prawda? Więc proszę sobie wyobrazić teraz ludzi wchodzących do tych wiosek po pogromach, na ogół nad ranem, jakie oni tam zostawiali straszne widoki. Ci ludzie uciekali, bronili się w jakiś sposób, w związku z tym tych ciosów bardzo często należało zadać kilka, kilkanaście być może, żeby uśmiercić tę ofiarę, w związku z tym ten widok był koszmarny po prostu, jaki tam był zastawany na miejscu. Używano tych wszystkich narzędzi chłopskich z powodów dwóch. Pragmatycznego, to znaczy po prostu tych oddziałów UPA w terenie na Wołyniu było za mało uzbrojonych w broń palną, żeby mogły to wszystko udźwignąć, to dzieło ludobójcze. No a po drugie, od samego początku UPA zdawało sobie sprawę, że przyjdzie czas rozliczeń. I oni, i na to też są dokumenty, specjalnie wciągali w to masy chłopskie, na zasadzie mobilizacji, większego lub mniejszego przymuszania, bo inni szli chętnie, inni przecież niechętnie. I wyglądało to w ten sposób, że najpierw polską wieś zajmowali strzelcy, czyli ta oddział UPA, Kureń, Sotnia, a potem wchodziły te masy siekierników zmobilizowanych z innych wsi z siekierami i oni, jak to się mówi, kończyli robotę. No i tych wszystkich ludzi do tego używano po to, żeby potem można było mówić to, co mówią teraz Ukraińcy. A to nie było żadne zaplanowane ludobójstwo, tylko to było spontaniczny bunt chłopski. Jest to oczywiście nieprawda, nie był to żaden spontaniczny chłopski ruch. Wciągano tych ludzi, żeby tak zamaskować to, że to była właśnie taka rewolucja polskich panów. To miało w taki sposób inscenizować po prostu to, że to jest rzekomo spontaniczne, także tak. Przelała się nienawiść. Tak, wie pan, i właśnie był ten argument. Polscy panowie nas gnębili przez 500 lat, tak? No to ludzie w nie wytrzymali, ich wyrżnęli siekierami, ale my, kierownictwo OUN, nie mamy z tym nic wspólnego. W związku z tym moim zdaniem oni już podejmując tą decyzję i decydując się na takie, a nie inne sposób przeprowadzania tej czystki etnicznej na Polakach, już myśleli o przyszłości, żeby móc potem umyć ręce, powiedzieć nie, to chłopi spontanicznie mordowali siekierami. A wracając jeszcze do kwestii wcześniej, w dwudziestoleciu międzywojennym Polska dosyć ostro traktowała mniejszości narodowe, w tym Ukrainę. Czy jednak można zaryzykować tezę, że gdyby nasze podejście było inne, to i tak najprawdopodobniej mogłyby tam istnieć jakieś siły zmierzające do niepodległości Ukrainy, nawet za pomocą terroru? No bez wątpienia, bo wie pan, bo proszę zwrócić uwagę, że cały jakby mój długi wywód, za co przepraszam, zmierza do stwierdzenia jednej podstawowej sprawy. Decyzja o wymordowaniu Polaków na Wołyniu była polityczna. Nie miała, tak, ale chodzi o oś czasu, nie miała, wie pan, swoich, nie była obliczona na przeszłość, czyli Polacy byli niedobrzy wobec nas, to my się będziemy mścili, tylko była obliczona na przyszłość, że skończy się ta wojna. Proszę pamiętać, że to jest moment, kiedy jest bitwa pod Stalingradem. Armia Paulusa kapituluje po tym, jak się dostała Wielki Kocioł. No i wszyscy sobie zdają sprawę, że ta wojna się prędzej czy później skończy. Będzie jakaś pokojowa konferencja, no i Polacy powiedzą, no to my chcemy na tej konferencji, żeby Wołyń i Galicja Wschodnia, czyli te sporne terytoria, wróciły do Polski. No ale ukraińska delegacja będzie mogła powiedzieć, hola panowie, ale dlaczego, skoro tam już nie ma Polaków? W związku z tym oni nie myśleli o przeszłości, oni myśleli o przyszłości. Absolutnie na chłodno, na zimno postanowili zrealizować ten plan, ponieważ ideą wszystkich nacjonalistów świata jest zbudowa państwa homogenicznego etnicznie, czystego etnicznie. Bo raj dla nacjonalisty jest wtedy, kiedy wszyscy
członkowie, czy też wszyscy obywatele danego państwa mówią tym samym językiem, modlą się w tych samych świątyniach, a nie ma żadnych mniejszości i nie ma innej grupy, która mogłaby rościć sobie oczywiście pretensje do tego terytorium. W związku z tym historia jest stara jak świat, jeżeli chodzi o swoje założenia. I niezależnie od tego, jaka nie byłaby polityka Polski, bez wątpienia ta decyzja by zapadła. Ile wynosi liczba ofiar rzezi wołyńskiej? Jakie są współczesne szacunki na ten temat? To ja powiem tak. Mogę panu powiedzieć, jaki jest w miarę konsensus. Konsensus jest taki, że ogólnie konflikt polsko-ukraiński pochłonął po polskiej stronie około 100 tysięcy ofiar. Natomiast po ukraińskiej 15, no kilkanaście tysięcy. Czyli to byłby ten polski odwet, o którym też jak pan chce, możemy porozmawiać, bo jak pan wie, ja sprzeciwiam się brązownictwu historycznemu i polityce historycznej, która każe uwypuklać własne cierpienia, a chować pod, zamiatać pod dywan czarne karty z własnej historii. To przeciwnie, uważam, że trzeba mówić otwarcie o wszystkim. Więc taki jest mniej więcej obecnie konsensus. Ale proszę pamiętać, że tak na dobrą sprawę, jeżeli pan mnie zapyta moją szczerą opinię, to ja mogę panu powiedzieć jedno pytanie, odpowiedzieć nie wiem. Po prostu nie wiem. Natura tej zbrodni była taka, że jest bardzo trudno teraz to ustalić. Między innymi dlatego Polska domaga się ekshumacji. To jest jeden z powodów, bo głównym powodem, dlaczego my od Ukraińców chcemy ekshumacji, to jest po prostu zwykła przyzwoitość i takie poczucie, że pomordowani, czy też zmarli, wszyscy zasługują na to, żeby mieć godny pochówek i żeby ich bliscy mogli tam pojechać i zapalić świeczki. Ale chcemy tych ekshumacji, żeby można też policzyć, zobaczyć, ocenić, jaka była skala tego tak naprawdę. I w kwestii takiej trudniejszej prawdy historycznej, czy ostrzeżenia przed możliwymi atakami ukraińskimi na Polaków na Kresach docierały do władz państwa podziemnego już dużo wcześniej? Jaka była reakcja naszych władz na to? No i tu dociera pan do bardzo drastycznej, czy też inaczej drażliwej kwestii, którą ja poruszyłem w swojej książce Wołyń zdradzony. I za co wywołała właśnie z tego powodu ta książka tak nieprawdopodobny amok zwolenników brązownictwa historycznego i co skończyło się między innymi naprawdę śmieszną historią, czyli wyrzuceniem tej książki z konkursu Książka Historyczna Roku, bo tam się jak w Orwellu zupełnie pojawili jacyś komisarze polityczni, którzy po prostu wygumkowali tą książkę, mimo że wygrywała w konkursie, bo najwięcej głosów właśnie było na nią oddanych. No, na czym polega tragedia Wołynia? Tragedia Wołynia polega na tym, że mniej więcej od jesieni 43 roku, przepraszam, 42 roku, a więc wiele miesięcy przed apogeum mordów, zaczęły znikać pojedyncze osoby na Wołyniu. To byli przedstawiciele elit. Leśnicy. No leśników trzeba wytłuc z tego powodu, że jeżeli partyzantka ma być w lesie, no to wiadomo, musi mieć swobodę ruchów. Ale potem księża, nauczyciele, przedstawiciele elit. Zaczęły do Polaków na miejscu dochodzić właśnie takie ostrzeżenie. Jeden z polskich wywiadowców nawet potrafił wniknąć trochę tak w struktury OUN i wysłał takie ostrzeżenie, że oni się szykują, ostrzą noże. No i na początku były ostrzeżenia, a potem, kiedy ludobójstwo na Wołyniu zaczęło się rozkręcać jak kula śniegowa, to zaczęły przychodzić pierwsze informacje o tym, że zaczynają nas tutaj, Polaków, na Wołyniu mordować. Potem pierwsze prośby o ratunek, które coraz z upływem kolejnych tygodni zamieniały się absolutnie w rozpaczliwe błagania. I to jest prawda, której nie chcą przyjąć ci wszyscy, którzy absolutnie na kolanach bezkrytycznie podchodzą do Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego, opowiadając te wszystkie, wie pan, znane nam z przemówień politycznych komunały o tym, że nigdy nie było wspanialszego, bardziej skutecznego, niesamowitego państwa podziemnego na całym świecie, a w całej galaktyce, jak Polskie Państwo Podziemne. Żeby oczywiście dać pełen obraz sytuacji, to już zaczęło się tak naprawdę w lutym i rzeź wołyńska miała, i te mordy trwały cały czas, a rzeź wołyńska miała miejsce 10 lipca. Czyli znaczy, tak naprawdę było tyle miesięcy. To właśnie, bo wie pan, gdyby na przykład, powiedzmy, ludobójstwo na Wołyniu było jednym takim wielką erupcją przemocy. I powiedzmy, ci wszyscy ludzie, o których mówimy, zostaliby wymordowani w 2 dni. No to rzeczywiście, no trudno, żebym ja dzisiaj, czy w ogóle inni badacze, mieli jakiekolwiek pretensje do kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, że nic nie zrobili. No ale problem polega na tym, że tak jak powiedziałem, to się rozkręcało jak kula śniegowa. A scenariusz był mniej więcej taki.
W lutym 1943 roku spacyfikowana została pierwsza miejscowość i doszło do strasznej zbrodni w Parośli. Tam Ukraińcy ułożyli Polaków na podłogach, a następnie chodzili i siekierami tukli ich po głowie. Jeden przeżył i jest wstrząsająca, zresztą w książce pani Siemaszko, jest wstrząsająca relacja. To był dzieciak w ogóle. Czaszkę mu rozbili, ale go nie zabili. I po Parośli były Lipniki. To jest ta miejscowość, i to już jest wczesna wiosna 1943 roku. To jest ta miejscowość, gdzie później słynny PRL-owski kosmonauta Hermaszewski miał o tyle szczęścia, że mama razem z nim uciekała, miała go zawiniętego w kurtkę, dostała postrzał, wypuściła go, ale ta kurtka na tyle była ciepła, że on przeżył w tym śniegu. Był marzec. No tak, cud. I następnego dnia, czy tata, czy ktoś inny, już nie pamiętam, go odnalazł. Potem była Janowa Dolina, czyli kolejna potworna zbrodnia. Tam też ze 300-400 osób Ukraińcy wymordowali. No i to się tak nakręcało, coraz więcej. Całkowita bierność polskiego państwa podziemnego, ignorowano te wszystkie ostrzeżenia i przy tej całkowitej bierności doszło do tego, o czym pan mówił, czyli apogeum mordów i 11 lipca 1943 roku, tak zwana krwawa wołońska niedziela, kiedy przy okazji tego, że ludzie się zgromadzili w kościołach, UPA zaatakowała polskie miejscowości i to była ta największa jednorazowa zbrodnia, ale potem oczywiście były kolejne. No ale polskie państwo podziemne miało po prostu inne priorytety. A wracając do tej kwestii powodu bierności polskiego państwa podziemnego, no właśnie, czy to wszystko wiąże się po prostu z pełnym nastawieniem na akcję burza? Tak. To jest jeden z głównych powodów, wie pan. Pierwszy powód to było też takie podejście, wie pan, największy błąd, jaki można popełnić na wojnie, to zlekceważyć przeciwnika. I to, co wszystko, co ja i cała moja książka, całe te wszystko, co państwu tutaj dzisiaj mówię i panu, jest oparte na oczywiście historii mówionej też, na tym, co ludzie opowiadali i potem zostało to zapisane w rozmaitych wspomnieniach, które ja czytałem, ale przede wszystkim na dokumentacji polskiego państwa podziemnego, zarówno Armii Krajowej, jak i delegatury rządu na kraj, jak i innych agent, która jest bardzo blisko. Jeżeli ktoś nie wierzy Piotrowi Zychowiczowi, to może pojechać do Archiwum Akt Nowych, to jest taki mały, okrągły budynek w pobliżu hali Banacha i tam to wszystko jest. To jest wszystko w dokumentach, tylko i cała ta dyskusja, i wszystkie te powody, i potem żale, rozliczenia wewnątrz Armii Krajowej, to wszystko jest udokumentowane. W książce Wołyń zdradzony to opisałem. W związku z tym pierwszy powód to było taki, że zlekceważono przeciwnika. To jest takie, wie pan, tutaj przychodzą z tej informacje z Wołynia, że tutaj jakieś takie zagrożenie narasta, a oni mówią, ale jak to? To nawet nie są Ukraińcy, to są ruscy chłopi. Oni są tacy pozytywnie nastawieni do świata. No niemożliwe, żeby z ich strony mogło nam cokolwiek poczciwi grozić. Chłopi, tak, poczciwi tacy, tak. Pszczółki sobie hodują, wie pan, to nieuświadomienie narodowe, nie ma mowy. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Nie doceniono przeciwnika. Widziano w tych ludziach jakichś takich właśnie, wie pan, nieuświadomionych, niezdolnych do czegoś takiego. Dwa. Było bardzo mocne w polskim państwie podziemnym, związane z tradycją piłsudczykowską, takie przekonanie, że takie, które do dzisiaj polskiej elity charakteryzuje, czyli wie pan, no, że ci Ukraińcy to są, że trzeba z nimi za wszelką cenę szukać porozumienia przeciwko innym przeciwnikom. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to była taka, że priorytetem, o czym pan mówił, dla polskiego państwa podziemnego była walka z Niemcami. Nawet mottem mojej książki jest taka wstrząsający fragment dokumentu, który jeden z Polaków, który ocalał z tej rzezi, napisał, że polskie władze interesują się tylko mordowaniem Polaków, jeżeli mordercami są Niemcy. Polskie państwo podziemne, które było kierowane z Warszawy, patrzyło na całą II wojnę światową trochę w wąski sposób, z perspektywy Warszawy i okupacji niemieckiej. I priorytetem dla tego państwa podziemnego było przyszłe powstanie powszechne, które jak się okazało zostało w końcu zrealizowane w formie akcji burza, czyli wystąpienie pod koniec wojny przeciwko Niemcom. I cała Armia Krajowa pod to była ustawiana. Dlatego właśnie zwlekano ze stworzeniem partyzantki na Wołyniu, ponieważ jeszcze nie był czas. Na przykład, proszę posłuchać takiego argumentu. Przecież ja odbyłem setki dyskusji na ten temat, i obrońcy świętości i nieomylności polskiego państwa podziemnego mówili, no ale na tym Wołyniu nie było sił do tego.
żeby stworzyć partyzantkę i bronić Polaków. Nie było sił, bo Polacy zostali wywiezieni w dużej mierze przez Sowietów w latach 39-40-41. Tak, te wywózki miały miejsce, ale proszę pamiętać, że kiedy Sowieci wkroczyli do Polski, właśnie na Wołyń, bo to było pierwsze terytorium, na które wkroczyli Sowieci i to było mniej więcej w Sylwestra 44 roku, nagle, jak spod ziemi, z tego skrwawionego Wołynia, już po wielu miesiącach tej rzezi wołyńskiej. No właśnie, jesienią. Czy to świadczy o tym, że gdyby zrobiono to wcześniej, to tej rzezi nie byłoby? No właśnie, proszę posłuchać, nagle, jak spod ziemi, wyskakuje 27. Dywizja Wołyńska. Jedno z największych, jeżeli nie największe w ogóle, zgrupowanie bojowe partyzanckie II Armii Krajowej. Są ludzie, jest broń. No i teraz warto zadać uzasadnione pytania, które były zadawane już wtedy. Dlaczego ta broń leżała w magazynach, gdzieś tam pochowana po miastach, czy gdzieś w trakcie ludobójstwa na Wołyniu i została wyciągnięta dopiero po jego zakończeniu, żeby przeprowadzić, dajmy, absurdalną akcję Burza, której skutkiem była zagłada tych wszystkich chłopaków, rozbrojonych i spacyfikowanych przez Sowietów, a wcześniej praktycznie zmasakrowanych przez Niemców. To była kompletna katastrofa. A ktoś to wymyślił akcję Burza, bo po prostu, wie pan, no już powstrzymam się tutaj od mocnych słów. Natomiast pytania, które zadawano już wówczas, dlaczego nie zmobilizowano tych ludzi wcześniej? Dlaczego nie dano chłopakom broni do ręki? Oczywiście były samoobrony, ale paradoks polega na tym, że samoobrony, które oczywiście w dużej mierze w części były organizowane przez Armię Krajową, dostały więcej broni od Niemców. Niż od Armii Krajowej. To są te bolesne pytania, które były już wtedy zadawane. Decyzja o stworzeniu oddziałów takich lotnych, które miały ratować polskie wsie, zapadła, uwaga, 20 lipca 43 roku. Wie pan, no to przecież po prostu się nóż w kieszeni otwiera, czyli już 9 dni po apogeum ludobójstwa. I co się okazuje? Powstają oddziały Jastrzębia słynnego, powstają oddziały bomby, tam inne, wie pan, oddziały. I co się okazuje? Bardzo skutecznie działają. Krążą po tym Wołyniu, bronią polskie wsie, dochodzi do szeregu bitew z UPA, które Polacy z reguły wygrywają. W związku z tym zrobiono to wszystko za późno, z powodów, o których mówiliśmy wcześniej, ale bez wątpienia takie możliwości były. Gdyby Armia Krajowa potraktowała, kierownictwo Armii Krajowej, poważnie zagrożenie dla Polaków na Wołyniu i zmobilizowała się nie w drugiej połowie 43 roku, tylko w pierwszej połowie 43 roku, to stawiam taką tezę i myślę, że to teza do obrony, że skala ludobójstwa na Wołyniu byłaby mniejsza. Nie powiem panu tutaj siedząc w Gońcu, że Polacy, że nikt by nie zginął. To jest oczywiście absurd. Wiadomo, że przewaga strony ukraińskiej była olbrzymia, teren kolosalny, ale bez wątpienia chociażby spróbowali. I tysiące ludzi udałoby się na pewno uratować. Mamy kolejny telefon do naszego studia. Dzień dobry. Witam, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry. Ja też chciałem nawiązać też do, cały czas pozostając w temacie Ukrainy oczywiście, bo tutaj panowie mówiliście wcześniej o tych takich szacunkach dość ostrożnych co do liczby ofiar pomordowanych na wojnie w Małopolsce Wschodniej. No ja przypomnę, że na początku lat 90. ówczesny prezydent Ukrainy, pan Leonid Krawczuk, on rzucił nawet liczbą 500 000, więc no nie wiem, skąd miał tę wiedzę, czy tak po prostu w czapę rzucił, a być może po prostu miał dostęp do jakichś archiwów ichniejszego IPN-u, może wiedział coś, o czym my nie wiemy. Nawet gdybyśmy się mieli spotkać po środku, no to i tak jest około ćwierć miliona ofiar, no ale możemy sobie gdybać, dopóki nie będzie ekshumacji, no to tak jak pan mówi, zauważyli, nie dowiemy się prawdy. A obawiam się, że się tej prawdy nie dowiemy, bo w interesie Ukrainy nie leży to, żeby cały świat się dowiedział, ile tam osób i w jak bestialsko pomordowany sposób zostało właśnie pomordowanych. Natomiast tutaj chciałem zadać takie pytanie panu Piotrowi, dlatego że wydaje mi się, że funkcjonujemy w takim paradygmacie, ja to zauważyłem, że klasa polityczna funkcjonuje w takim paradygmacie, że wszyscy jak jeden mąż zgadzają się, że w interesie Polski leży to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. No ja się tak zastanawiam, no kto to stwierdził, tak? No bo ja próbuję analizować, ja nie jestem ekspertem. Natomiast słuchałem ostatnio byłego ambasadora, nie pamiętam nazwiska nie pomnę niestety, no to jego argument za tym, że Ukraina powinna się znaleźć w Unii, był taki, że wtedy wyjdzie spod wpływów Rosji, spod kurateli rosyjskiej, tak? No, nie wiem, argument co najmniej moim zdaniem no bardzo taki życzeniowy. I chciałem się właśnie spytać pana Piotra, czy pana zdaniem też w naszym interesie leży to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, czy może jednak nie? Bo wydaje mi się, że w ogóle debata się na chyba nie toczy, tylko wszyscy a priori zakładamy, że tak, że to jest w naszym interesie. No i to jest moje pytanie właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. W ramach zdrowej debaty chciałem powiedzieć, że się zgadzam z panem w
dwóch sprawach w jednej się nie zgadzam. Pierwsza sprawa, w której się zgadzam, to oczywiście, że ekshumacje, opór Ukrainy przed ekshumacjami nie wynika tylko i wyłącznie z tych powodów, które Ukraina podaje, czyli tam jakieś problemy z upamiętnianiem UPA na terenie Polski, tylko oczywiście na tym, że jeżeli tam się wpuści polskich archeologów i będzie duża akcja i zaczną wykopywać te kości, zainteresują się tym media i zaczną wykopywać kości dzieci z potrzaskanymi siekierami, czaszkami. Nie jest w interesie państwa ukraińskiego oczywiście, żeby to wyszło na jaw. To jest jasne. Tu ma pan oczywiście rację. Co do cyfry 500 000, to jest absolutnie, nie ma to żadnego usprawiedliwienia czy też pokrycia w źródłach. Ja raczej się spodziewam, że jeżeli będą ekshumacje i takie w przyszłości troszeczkę mniej nacechowane emocjonalnie badania, to raczej cyfry będą spadać niż rosnąć, jeszcze będą spadać. To jest, i tu się z panem jakby nie zgadzam. I proszę, chciałbym tylko wskazać na jedną rzecz, że z reguły cyfry wielkich masakr i ludobójstw spadają, a nie rosną, ponieważ w momencie, kiedy one się toczą, no to z reguły propagandowo się to wszystko rozbuchuje z rozmaitych powodów, a potem niezależne badania historyczne to zmniejszają. I również teraz przechodzę do głównej sprawy, którą pan poruszył, czyli wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, oczywiście to również NATO, struktur zachodnich. Ja też uważam, tak jak pan, że to jest do dyskusji. Są za i są przeciw. Co jest oczywiście, moim zdaniem, jeżeli tak mogę powiedzieć, jaki jest w ogóle cel Polski i jaka jest idealna sytuacja, to ująłbym to w ten sposób. Ukraina jest buforem dla nas. Oczywiście o polityce możemy mówić w dwóch kategoriach. Kategoriach wartości i w kategoriach interesów. I w kategoriach wartości to jest tak zwana gadka-szmatka, tak? Mowa trawa. Gada się po prostu, co człowiekowi ślina na język przyniesie, to Amerykanie są w tym najlepsi, żeby realizację swoich interesów ubrać w kostium moralny. Czyli na przykładzie tego, co się obecnie dzieje, no to możemy na przykład powiedzieć tak, gdybyśmy chcieli podejść moralnie do polityki. Zły, straszny Putin jako tyran, który łamie prawa człowieka, napadł biedną Ukrainę, mniejszą, no realistycznie, no mniejsza jest Ukraina niż Rosja, więc jest agresorem, no i tam demoluje i zabija cywilów, prawda? No to w związku z tym my musimy być za Ukrainą, ponieważ no, jest zło i dobro. No ale przypomnę, że tu zaczynają schody. Bo gdybyśmy próbowali zastosować te same kryteria do naszego kochanego sojusznika amerykańskiego, to musielibyśmy obaj natychmiast popędzić do ambasady, zrywać sojusz. Bo powiedzmy sobie szczerze, ile państw w ostatnich 20 latach Amerykanie zniszczyli, rozwalili, ile tam było trupów niewinnych i dzieci zabitych, prawda? Poczynając od przykładów, które można mnożyć. W związku z tym oczywiście można gadać, ale w rzeczywistości chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o realizację interesów. I teraz ja na konflikt ukraińsko-rosyjski patrzę z perspektywy polskich interesów. Czyli Ukraina jest buforem. Geopolityczne położenie Rzeczypospolitej przez całe stulecia było takie, że sąsiadowaliśmy z Imperium Rosyjskim. Co oczywiście kończyło się w taki sposób, że była seria wojen. Najpierw myśmy byli górą. Przypomnę, że w 1610 roku zajęliśmy Moskwę. No ale potem myśmy słabli na skutek wewnętrznej anarchii i bajzlu, który był u nas. A oni stawali się coraz silni ze względu na silną władzę carską i to, że to państwo było takie konkretne, nie? I kończyło się to w końcu upadkiem Polski i rozbiorami. I teraz stworzenie tych państw, które znajdują się między nami a Rosją, czyli patrząc od północy Litwa, Białoruś i Ukraina, ta przestrzeń ULB słynna, stworzyło dla nas idealną pogodę geopolityczną, czyli mamy takie amortyzujące poduszki między nami a Rosją. Jeden z moich takich idoli i mistrzów politycznego myślenia, Adolf Bocheński już przed wojną mówił, że w interesie Rzeczypospolitej powinno być to, żeby kolos sowiecki rozpadł się na kilka tam, czy kilkanaście najlepiej państw, ale przede wszystkim, żeby powstały dwa potężne byty. Rosja i Ukraina, a najlepiej wrogo do siebie nastawione. Dlaczego? Bo wtedy one będą w ustawicznym konflikcie, będą się ścierały, uwaga, gdzieś tam, jak on pisał, pod Donieckiem, a nie będziemy my mieli problemów z Rosją pod Przemyślem. W związku z tym, nawiązując do tego, co pan powiedział, idealna sytuacja jest taka, w której Ukraina jest takim buforem. To jest nasz interes. Czyli żeby było jak jest. A co do tego, czy rzeczywiście musimy wpuszczać Ukrainę do Unii Europejskiej, też mam bardzo poważne wątpliwości, tak jak dzwoniąc. Chociażby z powodów konkurencji naszych rynków rolniczych.
Choćby z tego powodu, że fundusze unijne to jest, wie pan, taki tort albo pizza, wie pan, którą się kroi, prawda? No jeżeli Ukraina wejdzie do zdemolowana, która już przed wojną była w ruinie, powiedzmy sobie to szczerze. Teraz jeszcze ma pan do czynienia z wojną, która trwa trzeci rok i ta Ukraina wymaga po prostu olbrzymich inwestycji, w ogóle podniesienia do takiego poziomu cywilizacyjnego zachodniej, czy w ogóle Europy. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w momencie wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, ten tort, ten nasz kawałek tortu, który my dostajemy w postaci jakichś tam funduszy unijnych, zacznie się kurczyć. I wtedy rzeczywiście my będziemy płacić za to wszystko. W związku z tym są bardzo poważne argumenty, zgadzam się, za tym, żeby Ukraina nie weszła do Unii Europejskiej. Ukraina powinna być częścią, powiedziałbym, no to jest taki ideał, zachodniej strefy wpływów. Amerykanie powinni ją zbroić, jak mają na to ochotę, i powinna się stawiać Rosji. Ale czy powinna być rzeczywiście w Unii, to jest do dyskusji. I też do dyskusji jest to, czy powinna być w NATO. No bo jeżeli będzie w NATO, no to jest artykuł 5 i formalnie rzecz biorąc, jeżeli dojdzie do trzeciej wojny, czy tam trzeciej eskalacji wojennej między Ukrainą a Rosją, to całe NATO może zostać w to wciągnięte. W związku z tym przepraszam bardzo wszystkich wrażliwych, dla których ten wykład realizmu politycznego może być cyniczny i pozbawiony, no nie wiem, serca, no ale tak wygląda sytuacja. No właśnie, no i pytanie w związku z tym, czy my powinniśmy nie domagać się jakichś przeprosin tutaj, żalu ze strony Ukraińców, tylko po prostu twardo powinniśmy domagać się kwestii ekshumacji, nawet wywierając nacisk w kontekście dozbrajania Ukrainy, stawiać po prostu takie twarde warunki. No tak, to dwie sprawy. Ja znowu, ja jestem realistą, w związku z tym ważne są dla mnie konkrety, a nie ulotne słowa. Tak? W związku z tym nie uważam, że absurdalne to jest kompletnie domaganie się przeprosin. No co to nam da? Wyobraźmy sobie, że Zełenski jutro wychodzi i mówi, przepraszam, w imieniu narodu ukraińskiego, siebie samego, przepraszam bardzo za to, że Ukraińska Powstańcza Armia w latach 40, tam nie wiem, no 3, 44, 45 wymordowała 100 tysięcy Polaków. No i co? Polski buldog, tak będzie narracja, czy też tak będą Ukraińcy kombinować, rzuciliśmy mu kość, niech sobie obgryza z satysfakcją i odpuści sprawy naprawdę ważne. Dzisiaj Zełenski przeprosi, a w czwartek odwoła przeprosiny. A w niedzielę przegra wybory, zniknie z ukraińskiej polityki i będzie kolejny ukraiński prezydent. W związku z tym pytanie, czy te przeprosiny są obowiązujące, czy ten kolejny też ma przeprosić. I tak dalej możemy się ganiać. Jest to kompletny frazes, który w moim przekonaniu nie ma żadnego znaczenia. Powinniśmy się domagać tego, co pan powiedział, czyli rzeczy konkretnych i twardych. To znaczy zgody strony ukraińskiej na ekshumację, ponieważ jest to po prostu absolutna cywilizacyjny, no w ogóle podstawa cywilizacji europejskiej. Czasu jest coraz mniej, ponieważ proszę pamiętać, że do II wojny światowej mijają kolejne lata i dziesięciolecia, a najważniejsze są dzieci tych pomordowanych, które no po prostu muszą w końcu mieć prawo do tego, żeby tam pojechać, pochować swoich rodziców i móc jeździć tam i jakieś, nie wiem, świeczki, znicze palić na tych grobach, pomodlić się za ich duszę. Jeżeli Ukraina będzie z tym zwlekała, a Polska będzie to odpuszczała, tak jak do tej pory jeszcze przez 5 lat, to w zasadzie może rzeczywiście machnijmy na to ręką, mówię oczywiście pół żartem, no bo nikogo już nie zostanie z tych ludzi, którzy tam mogliby pojechać do swoich chociażby rodziców, prawda? Bo to są już z reguły starsi ludzie. W związku z tym to jest coś, czego byśmy się domagać. I teraz, jak ja na przykład mówię, że trzeba było przycisnąć po prostu bardzo brutalnie stronę ukraińską, na przykład na początku wojny, kiedy im dawaliśmy czołgi, no to wtedy jest, ale to jest niemoralne. To jest tak nie wolno, bo oni byli przecież zaatakowani, byli biedni przez tą straszną Rosję, w związku z tym trzeba dawać bezinteresownie, a potem liczyć na to, że strona ukraińska będzie wdzięczna za te czołgi. Pamiętam te argumenty, wiem, że te rozmowy odbywałem właśnie na początku wojny. Będzie wdzięczna nam, nie zapomni nam tej wspaniałej wdzięczności naszej, no i w akcie tej wdzięczności, jak się skończy wojna, to oni nam te ekshumacje załatwią. No to chcę przypomnieć, że chyba zimnym prysznicem było słynne wystąpienie Zełenskiego w ONZ-cie, kiedy to powiedział, że Polska gra w drużynie Putina. Tysiąc innych w ostatnich, no tysiąc może przesada, ale wszystkie ostatnie wyskoki Ukraińców na czele z panem Kułebą, który w kampusie Polska odpłynął, co pamiętamy. No ja tłumaczę po prostu, wie pan, bo problem z częścią naszych rodaków jest taki, że oni traktują politykę trochę jak stosunki między ludźmi, między mężczyzną a kobietą. Kochankami.
One muszą być oparte na wzlotach, wie pan, na uczuciach. Wszystko musi być czyste. Wszystko musi być takie tak. A brzydzą się i nie rozumieją, że prawdziwej polityki, która polega na tym, że polityka to jest raczej fach dla taki kupiecki, wie pan. Takie bardziej negocjacje biznesmenów, nie? Nie liczymy na to, że ty będziesz mi wdzięczny za 5 lat, ponieważ nie ma czegoś takiego, nie jest kategorią, wdzięczność nie jest kategorią polityczną, tylko kategorią polityczną jest siła. I liczy się tylko siła. I układ sił pomiędzy nami partnerami. Cośkolwiek można wycisnąć wtedy tylko, kiedy jest się górą, a nigdy po czasie. W związku z tym polityka to jest gra, w której ty mi coś, ja ci coś, wymieniamy się. I nie ma nic drożnego w tym i to nie jest straszne, bo wszyscy tak politykę prowadzą. Więc można było powiedzieć, ok, mamy dla was tyle czołgów T-72, tyle migów, tyle tam, nie wiem, krabów i co tam jeszcze im dostarczyliśmy, ale mamy też swoje oczekiwania. Nie chodzi o to, że my będziemy od razu ich szantażować, to po prostu jasno, asertywny sposób przedstawić, czego my potrzebujemy. Myślę, że dawno byłaby to sprawa załatwiona i dzisiaj byśmy już mogli rozmawiać, wie pan, o czymś zupełnie innym. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą uwagę. Naszym gościem był Piotr Zychowicz, historyk, autor książek takich jak Wołyń zdradzona, Ubłęd 44, autor kanału również Historia Realna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.